Mówi się, że potrzeba jest matką wynalazków, ale mam wrażenie, że coraz częściej to wynalazki kreują nasze potrzeby. Witam w Wiadomościach Naukowych, w których mam nadzieję rozbudzamy w Was pragnienie wiedzy. Dziś w programie elektryczne koło, nowe rozwiązania w leczeniu nowotworów oraz Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych. Rozpoczynamy jak zwykle od zagadki. Jak myślicie, w którą stronę nie da się spojrzeć stojąc na biegunie południowym, czyli gdzieś tu na dole? A na wschód, B na zachód, C nie da się spojrzeć ani na wschód, ani na zachód, ani nawet na południe. Odpowiedź poznacie na zakończenie programu. Nasze miłosne zwyczaje szybko się zmieniają, nie zawsze z korzyścią dla zdrowia. Wirus HPV, kojarzony dotąd z drogami rodnymi, to dziś jeden z czynników wywołujących nowotwory głowy i szyi. Poznańscy genetycy, biolodzy i chirurdzy chcą im przeciwdziałać. Opracowują specjalne testy diagnostyczne. Dzięki wspólnym badaniom potrafimy lepiej dotrzeć do grup narażonych na rozwój tych raków, a potem lepiej tych pacjentów leczyć. Bo przecież rak to nie wyrok. Nie tylko ubrania czy buty, ale jak przekonują producenci preparatu Never Wet, odporne na wodę mogą stać się nawet nasze telefony. Wystarczy spryskać tym środkiem dowolną powierzchnię, aby stała się ona hydrofobowa, czyli odpychająca cząsteczki wody, a zatem całkowicie na nią odporna. Zobaczcie zresztą sami. Choć niełatwo w to uwierzyć, to nie jest żadna magia, co najwyżej wiedza tajemna zwana nowoczesną technologią. Naukowcom z MIT udało się w końcu znaleźć sposób na to, by zwykły rower zamienić w elektryczny i to w ciągu zaledwie kilku minut. Copenhagen Wheel to inteligentne tylne koło pasujące niemal do każdego typu roweru, wyposażone w 250-watowy silnik oraz litowy 48-woltowy akumulator. Sterowane jest przez smartfon, co ważne, system odzyskuje energię z hamowania. Jest lekki, a naładowana bateria starcza na przejechanie nawet 50 km. Nanotechnologia to dziś jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi nauki. Znajduje zastosowanie w większości dziedzin życia. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie tego typu badaniami powstało nowoczesne Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych w Lublinie. Nanomateriały, którymi się zajmujemy, to są katalizatory, które znajdują zastosowanie w samochodach, do produkcji czystej energii, do oczyszczania powietrza, do produkcji nawozów sztucznych. Lubelscy naukowcy korzystają m.in. z mierzącego 4 metry mikroskopu transmisyjnego, który daje zupełnie nowe możliwości poznawania sekretów mikroświata. Bo małe jest nie tylko piękne, ale i pożyteczne. Najwyższa pora rozwiązać naszą zagadkę. Czy już wiecie, w którą stronę nie da się spojrzeć stojąc na biegunie południowym? Poprawna odpowiedź to C. Ani na wschód, ani na zachód, ani nawet na południe, gdyż wszystkie drogi z bieguna południowego prowadzą na północ. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam na kolejne wiadomości naukowe. Do zobaczenia. Program powstał we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.